Siemano, tutaj Bartek. Jesteśmy dzisiaj na Hack the Boxie. Jest to starszy box Mango, box Retired. No i chciałbym go dzisiaj spróbować sobie zrobić. Także, no, zacznijmy od włączenia konsoli. Podpięcia się pod. Hack the boxik. Przejdźmy do Hack the boxa Mango. No i tutaj przygotowałem Nmapa, który mówi mam, że mamy otwarte SSH, HTTP. Mamy HTTP po SSL-u. No i tyle. Nmap UDP nie wskazał nam nic. Dobra. I przy okazji mamy tutaj w certyfikacie Staging Order Mango HTTP, dlatego cat etc host grep mango. O, to inny komputer w takim razie. Dobra, już mamy dodane. Najwyraźniej coś mi się nie przeniosło, kiedy przywracałem system. No i dobra, mamy tutaj też dir search, który zrobiłem wcześniej. I tutaj było na tą stronę, na HTTPS-a, który zwrócił nam Analytics i w sumie tyle. Oraz mamy tutaj na HTTP, który zwrócił nam Home'a i w sumie tyle. Dobra, zacznijmy sobie od sprawdzenia, co tam siedzi, ponieważ robiłem skan dawno, musiałem sobie przerwę od Hack the Box zrobić i tak dalej. Nieważne. Tu mamy jakąś wyszukiwarkę, tu mamy Mr. Reboot Singed In, tu mamy zalogowanego twórcę maszyny, tu mamy coś innego na HTTP, ok. Kiedy wejdziemy na samo Mango HTTP, mamy tak i HTTP Forbidden, ok, to sobie zostawmy, to się może przydać. Zobaczmy, co nam się tu pokazywało. Ustawmy jeszcze scope'a na jakieś Mango, byłoby fajnie. No i ustawmy scope only i pokazuje wszystko pięknie. Tutaj 400 czwóreczka, tutaj trójeczkę, nic specjalnego. Czy mikrofon jest włączony? Oto zobaczmy, raz, dwa, trzy, włączony. No i dobra, przetestujemy sobie po kolei stronki. Wyszukiwarka A. Mamy searcha, nic tam się nie zmienia. Zobaczmy, czy takie coś da. Nic nie daje. Analytics. Error, connect, current version. Mamy jakieś read more about it. Mamy format, options, field, charts connect to local CSV. Remote JSON. Key. Zobaczmy tutaj. What the fuck? Co tu się stało? Chwila. Username, password. Dobra. No puściłbym to bez SQL mapa, zobaczył co się stanie. Copy to file. A, tu już kiedyś nagrywałem. Okej, ciekawe. No to dobra, zobaczmy SQL map.
i zobaczmy, co nam tutaj powie. No powiem mi, że lodówka się włączyła. Nice. Dobra, my w międzyczasie możemy sobie chyba pochodzić po stronce dalej. Ten Analytics. Chociaż to jest jakiś mail jest. A, i mail nie działa. To też nie działa, to też nie działa, też nie działa. Jak ja się mogę tutaj domyślić, co to jest? Zobaczmy Analytics. Czy coś w headerach? No nic ciekawego. Strona jest w chuj duża. Może jakiś database tu będzie? A, jedno database, dobra. Po zalogowaniu się jakiś database? Kurwa, też nic. To jak ja się mogę domyślić? Nie mam pojęcia. No to pochodźmy dalej. Charsy, jakieś kolumny. Gridy, eksporty. O, export to CSV. Nie działa. Save, nie działa. Open. Ty jesteś Mango. Prawie jak Mongo. Hihi. All supported files. To może nie być to. Elasticsearch. To mi jakoś odpowie w ogóle, tak z ciekawości, zobaczmy. Nie odpowiada. Kurwa, tutaj prawie nic nie działa. Też nic nie działa. Ten nic nie widzi, zajebiście. Fajnie, fajnie to będzie. Powiedziałem, a co zrobię boksa? I co powiedziałem, co? Czy tam były jeszcze jakieś content discovery? Mamy Homa, który jest redirectem. Czyli tutaj. Kurde, dziwne. Dziwne, dziwne, dziwne. Dobra, poczekamy tutaj. Zobaczymy, czy coś znajdzie mi SQL Mapek. W ogóle zauważyłem coś, jak widzicie, mamy tutaj posta z logowaniem się. I sobie na przykład damy właśnie dupę, cokolwiek, to zwraca nam 200. Więc prawdopodobnie przy tam
poprawnym rzuci nam 301-302. Takie ciekawe. W sumie jest coś, co jeszcze można wypróbować tutaj, ale to zobaczymy, jak to całe przeleci, ponieważ mam pomysł, ale zobaczymy. Dobra, to nie działa. I jest coś takiego, co ja robiłem w sumie wczoraj na True Hack Me. I możliwe, że to tutaj wejdzie. Mamy pay, load all the things, no SQLi. Jest takie coś? Jest. I... O właśnie. Zobaczyłbym sobie, czy to wchodzi tutaj. Nie chce mi się tego szukać. Właśnie, bo Mongo brzmi jak Mango i by mi się skojarzyło, że to może być to. Setup, kurwa, nie, dobra. Jest na przykład username. Czekajcie, co to w ogóle zwróciło? Chciałem wpisać admin. Zobaczmy, co tu się stało w ogóle. O. Follow redirection home. Tu kontakt admin ma. Dobra, jest taki username. Tu jeszcze właśnie. Czekaj, tu dupa, login. Tutaj. Jak dam admin. Found. I chciałbym jakieś. Kurde, czekajcie, sobie wezmę StryHackMe. To był taki cheat sheet ładny. Gdzie to było? Reference? To może było to, ale pauzę dam. Dobra, znalazłem. I to jest tutaj. Czyli to, co my użyliśmy, to znaczy, użyliśmy ne. Ne oznacza, które nie są równe określonej wartości. Dobra, a ja wiem, że jest użytkownik admin, to chciałbym, które są równe. Chciałbym EQ. EQ. Location home. Jakby to zrobić? Czekajcie. I hasło. Jak to tam było na tej stronce? Dobra, i hasło to było coś takiego. To było tak, tak. A hasło było jeszcze regex. Takie, takie. $1. Okej, okay, dobra, czyli się nie zgadza. Intruder. Teraz tutaj. I payload to będzie numbers from 1 do 99 przeskok 1 i czekamy na 302. Teraz, o jest, czyli hasło ma 12 znaków, ok, 12 znaków, więc teraz czyścimy i teraz było coś takiego, że dawaliśmy tutaj i tak o. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, 12. Zaznaczamy to. W sumie możemy zobaczyć, czy to się jakoś podziała. Jest found. Jak dam 11, to jest ok. Dobra. Czyli teraz add. Payload zmieniamy na bruteforcer, dajemy caps lock, dopisujemy duże litery, zmieniamy 1, 1 i teraz
Dopisujemy też znaki specjalne, bo nie wiemy, czy tam nie będzie znaku specjalnego. Czyli tak. Start attack. Można to zrobić skryptem w Pythonie. Oczywiście nikomu nie bronię. Jezus, jaki poeta tutaj. O, mamy T, małe T. Czyli pause. Discard. Teraz tutaj wpisujemy małe T. Mażemy kropeczkę. Start attack. No i czekamy, czekamy na rozwój wydarzeń. Tak, to może chwilkę zająć. Tak, są przy. W sumie. W międzyczasie mogę się nauczyć tego NoSQL Lab Map. A możemy sobie to wypróbować w sumie. To mi szkodzi. O, mamy 9. Tak? T9. Start attack. Weźmy sobie tutaj. O, jeszcze nie wróciło. O kurde, ty, dobrze wszystko robię? Nie no, zwróciło się dwójkę tutaj, więc jest dobrze. T9. Tak, jakby było za mało kropek czy coś, to by były problemy. Jest. Duże K. Okej. Duże K. Start attack. O, małe C od razu. Małe C. Kiedyś się odpali. Uwierzcie mi, kiedyś się odpali. Jej. Web App Attacks. Duże S.
Ale pierdolę, zrobię to bez tego, naprawdę mnie to wkurzyło. Chciał umieć czytać w ogóle. Kto umie czytać dzisiaj? Trójeczka. Trójeczka. Marzamy. Byli masochiści, którzy mi pisali, żebym pokazał wszystkie swoje błędy, co robię. No to pokazuję. Jak komuś się nie podoba, to jest taki przycisk L na klawiaturze, który przewija o 10 sekund. Polecam. Dobra, to wam przewinę. Zaraz zrobimy dalej. Kolejne znalezione to jest. To jest ciekawe. O Jezu, nie! Tu mamy jeszcze takie opcje URL encode. Nie rób mi tego. Fuck, to jeszcze raz. Dobra. Po ciężkich bojach mamy pełne hasło. To jest pełne hasło. Ja sobie to zapiszę, zanim to wyłączę. Spierdalaj. Dalej. Więc tutaj clear nano creds. Jezus, tak nieładnie. C creds. Admin to. A to możemy się teraz zalogować na stronkę. Admin, kurde, wklejamy login. Dobra, wiem o co chodzi. Tutaj mamy coś takiego jak NIN. I to chodzi o to, że to jest ktoś, kto nie pasuje do admina i zwróci mi coś. To myślę do 12 znaków, raczej więcej mi nie dawali. Czyli coś zrobiłem źle, okej. Okay. I password D. Dajmy password admina. Tutaj. Teraz coś mi zwrócisz, czy nie? Dobra.
Zobaczmy w takiej formie. To jest też regex. Tak jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurwa, jak ja to mam zrobić? Nie mam pomysłu. Fuck. Username min. To jest to, ja? Jeszcze pomyliłem się. Już wiem, jak to zrobić. To będzie tutaj. I password. Dolarny E. I teraz? Jest! Pięć znaków. Jest to pięcioznakowy username. Easy, easy, easy! Czyli wiemy, że też username ma przy okazji inne hasło. Dobra, i teraz? Tutaj zmieniamy na raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dajemy add. Bierzemy sobie to. Brute Forcer. Wszystko. Jeden. Jeden. I teraz szukamy username'a, który jest inny niż admin i jego hasło nie jest takie. Można by też dać na przykład jeden, ale dobra. Więc szukamy username'a, którego regex, tak jest, ma pięć znaków. Pięknie. Pięknie. Kurwa, ale dobrze idzie. Podoba mi się. Podoba mi się. Na razie idzie fajnie. To jest coś nowego. To jest ciekawe. O, jest. My. Dobra. My. Tak, a, tak było A, nie? A. Można to zautomatyzować, można się bawić w skrypty, można to zrobić dużo, dużo szybciej. Nie zaprzeczam. Chcesz? Zrób. Ja pokazuję, jak ja to robię. Naprawdę można to zakodzić. Nie. Zapewne w takiej formie, żebyś to zautomatyzował. Klikasz sobie Enter i wszystko samo się wyciągnie. Tak wiem. G. No co? Obstawiam, że to będzie mango, ale upewnijmy się jeszcze. O, jest mango. Ok. Czyli teraz możemy wrócić do dwójki. Tutaj. Możemy dać username'a mango. No i hasło. To będzie kropeczka. A zaraz, to ja. Trójka jeszcze, tak? Dajmy trójkę. Czwórkę. Czekajcie. Dobra, hasło to będzie tak, kropeczka. I tutaj mamy cyfrę. Add. Może być nawet tak. Payload to damy numbers, start i hasło ma długość. Szesnastu znaków, Jezus, moje serce. Ała. O kurwa, no to nieźle się bawi tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Add. Payload zmieniamy na Brute Forcer z tymi wszystkimi znakami. Oła, moje serce! Typie, ty jesteś pojebany. A, wróciło tutaj 300, więc zrobię z wami jeden i ostatni jeszcze. Nie chce mi się tyle, żebyście tyle czekali. H. Zaczyna się od małego H, czyli dopisujemy H. To marzymy. Start attack. Tak przy okazji, jeżeli pierwszy zwraca 302, to oznacza, że pierwsza litera jest H, a wszystkie inne, czyli jest 11 znaków, więc wiemy, że się nie pomyliliśmy. Jakby ten, w takiej metodzie, jak ja robię, nie zwróciłoby 302, znaczy, że się pomyliliśmy, nie wiem, kropki nie zmazaliśmy czy coś. Dobra, no to do później.
Trafiłem teraz na pewien problem, jak widzicie. Tu jeszcze pokażę zaraz. Problem wynika prawdopodobnie z tego, że tutaj miałem nie ten charakter. W sensie, prawdopodobnie to URL kody trzeba by włączyć sobie, bo jednak to wyłączone może działać niefajnie. I mi tutaj pokazało 302 na znaku, który chyba tam nie powinien być. Więc zobaczymy zaraz, może 2 mi zwróci. O, to jest ten problem, zwróciło mi 302. Mimo, że nie powinno. I wydaje mi się, że to trzeba by za URL kodować, ale nie jestem pewien. Jakbym dał tutaj Ctrl-U, to jest 200, więc już nieprawidłowy. Ciężko mi powiedzieć, jak to zrobić. Sorry. Ale pokazuję ten błąd, jak komuś jeszcze. O! Tu mamy jeszcze pipa. No ja poczekam do końca, bo tych znaków może być dużo. Kurczę, no to może to URL kodowanie jednak jest ważne w takim razie. No, zobaczymy za jakiś czas. Dam mu przejście do samego końca tym razem, bo wygląda ciekawie, naprawdę wygląda ciekawie. W sumie kropka też by zawsze zwróciła ten, no bo jest kropką tutaj. Pojebane! Ej, to jest naprawdę ciekawe. W sumie używanie takich znaków w haśle już samo w sobie może być. Chociaż nie, pewnie są ludzie, którzy lepiej to rozumieją niż ja i to myślę, że większość ludzi. Tu jest znak zamykający. Dobra, ten jest najbardziej prawdopodobny w sumie, bo on nie jest takim znakiem, który by coś tutaj blokował. To jest normalny. Dobra. Wydaje mi się, że to będzie ten znak. Zobaczmy. Dobra, zajebiście. Chociaż kropka jakby była, to po prostu sobie dajemy kropkę i przesuwamy dalej. No, to byłoby easy. O, fy od razu, zajebiście. To dalej robię sam. Dobra, koniec. Ha, duże. Kurwa! No dobra. To jeszcze jest taka opcja, że to jest do SSH. Więc SSH admin. Nie weszło. To było hasło do Mango. Dobra. Najpierw Mango. Weszło. No i zajebiście. Mamy. Kurwa, nie mamy flagi. O, jest admin. Tylko dla admina, dobra. Czy kim my jesteśmy? Mango. Czy możemy przejść do admina tak prosto? SO admin. Creds. Tak! What the fuck? Dobra, czy możemy zrobić tak? A nie możemy. O Jezu, chujnie. Mango. Dobra, mogę spisać flagę. Dobra, mamy flagę przeczytaną. To teraz klasyczek, prawda? Czyli Limpis to najlepszy wasz przyjaciel, pamiętajcie. O, jeden z najlepszych, zaraz po. O, już mamy Limpisa. Dobra, no to co? Tu mamy serwer Pythonowy już postawiony, więc wget http. Linpeace. Tak przy okazji ten prompt jest taki biedny troszkę, więc Python trzeci spawn shell. Spawnij ty te shell. Tak wstyd, że tego na pamięć nie znam. Użyłem tego jakieś 600 razy. Tak w sumie lekko 600 razy mi się wydaje, może więcej.
Już myślałem, że nie będzie potrzebne. To jest mega ciekawe ID, nie? ID. Tarataratam. Sudo jakieś, sudo exploitation. Tu coś na kernela znalazł nawet. Nie wiem, czy chcę to wykorzystywać. Zobaczymy dalej. Okej, Capnet admin. Może wyglądać ciekawie. Czy to coś takiego bardzo ciekawego? Chyba nie. O. Jesteśmy w grupie, która ma coś zajebistego, tak? Zaraz sobie to zobaczymy. To się zaświeciło na żółto, więc też na żółto. No kurwa. Same pewniaczki? Halo, o co tu chodzi? Czy może są dwie metody eskalacji? A to jest co? To jest SYD. To ja wolę SYD. To jest prostsze. No, SYD jest zazwyczaj prostsze. Capnetrav, to nie. Kurde, ciekawe, że aż takie dwa pewniaczki zaświeciły. Dobra. Co my tu mamy? Tak. Jest tu komenda strings. Nie ma. Setyry inny gysy. Okej, no to cut. No to co? Dobra, odpalmy sobie. Jakiś help? Nie ma helpa. Jakiś ID? Nie ma. LS? Nie ma. To jest Java, tak? JJS. No to wpiszmy sobie. JJS previous escalation. Okej, to może. O! GF to. Zajebiście! No i dobra, co my tu mamy? Shell. Exit. Quit. Exit. To teraz tak. Dobra, teraz lepiej. Pipe i po pipe dajmy to. Nic się nie zmieniło. Czyli to nie o to tutaj chodzi. Dobra. Czekajcie, tu mamy shella. Exec. Dobra. Ja bym chciał zrobić innego execa w takim. Już rozumiem chyba, jak to działa. Tutaj mamy echo, uruchamia się jako to. No to czekajcie. Chociaż wy coś kurde widzieli tutaj. To już chyba, no chyba to będzie deeskalacja. Nano test. Aj, to nie to. Reverse shell, file download, file read. SYD, dobra. SYD. A, to samo. Dobra, przejdźmy sobie do tego folderu. Mogę tak zrobić?
jeden takie exit. Dobra. Weźmy sobie całe to. Teraz przejdźmy sobie do tego folderu. Dobra. I zobaczmy, co się stanie, kiedy odpalę to w ten sposób. Jak widzicie, mamy tutaj prompta takiego. Ale nie mogę nic wpisywać. What? Mam totalnego laga. Nie mogę nic kliknąć. Ok. To zróbmy jeszcze raz. SSH admin małpa. Mango, małpa, mango, htb. To było najpierw mango, su admin i teraz admin. No i teraz cat test. Przejdźmy sobie tutaj i odpalmy to. Nie mogę nic zrobić, jest lag. Ciekawe. Coś już widzę, eskalację, ale coś nie działa. Mógłbym sobie flagę przeczytać. W sumie weźmy sobie file write'a może? No, weźmy coś takiego. Dobra, ogarnijcie to. SSH myślnik kgen minus f nie wiem root. Mamy tutaj roota. No i teraz cat root.pub. O Jezus, czekajcie. To jest długie. A może być, dobra. Weźmy sobie kata pipe ps copy. Oj, pb copy. O Jezus, nie ma czegoś takiego na Linuxie, to jest tylko na Macu? Ale chujowo. Dobra, teraz odpalmy sobie JJS. Działa. Teraz weźmy to. Dobra. Następnie tak. No i teraz root SSH. No i słowo, którego nigdy nie umiem napisać, czyli authorized keys. Authorized keys. Tak jest. Authorized keys. Dobrze. Teraz następnie wchodzimy tutaj. Zamknęliśmy to. Zamknęliśmy. No i z tego co rozumiem, to wygląda trochę, jakbyśmy pisali w Javie, ale jestem tak słaby z programowania, że mogę mówić totalne bzdury teraz i nie wygląda tak. Dobra, teraz zamykamy. Tak. Jak coś widzę,
zaznaczamy tutaj, a nie tutaj. Tutaj, nie tutaj. There, no there. Okay. I teraz tak. Okay. No i teraz SSH root małpa mango.htb minus i root, czyli minus ten key. Teraz oczywiście pomyliłem się. 400 root i mamy shella jako root. I możemy sobie przeczytać flagę. Dobra, tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Na razie.